co zrobiliście w kwestii granicy. Od stycznia rolnicy zwracają uwagę, że granica jest dziurawa jak sito. Nie macie kontroli nad tranzytem, nie macie kontroli nad tym, co wjeżdża. Ukraińcy na TikToku, na YouTubie dosłownie śmieją się. Na jeden telefon kilkanaście ciężarówek może pojechać. Wie pan, na podstawie YouTuba i TikToka... Tak, YouTuba byłem na granicy. Ale okej. Panie ministrze, ale rolnik na granicy zwrócił panu Siekielskiemu uwagę, że kontroluje się kontrabandę papierosów i to jest wyłapywane. I tacy ludzie są karani, a podjeżdżają pociągi, to i minister Siekielski z rozbajającą szczerością powiedział, że no to siła jest właśnie, to jest właśnie tacy to mogą, tak? Jeżeli weźmiemy pod uwagę Huberta Ojdanę, co państwo polskie zrobiło w sprawie ochrony tego chłopaka? I tutaj apeluję do was, młodzi ludzie, nie dajcie posłuchu tym, co się tam do was przytulają teraz, bo chcą na waszych grzbietach robić karierę. Ja tu mam takie parę nazwisk. I pan wojewoda po prostu przecierał oczy ze zdumienia i twierdził, że on po prostu niczym nie wie. W czerwcu teoretycznie o miesiąc wcześniej zaczynają się żniwa na Ukrainie niż nasze. Zanim nasze żniwa zaczną się, to nas ukraińskie zboże zaleje. Wspomniało tutaj kilka osób o reprezentacji rolników, ewentualnie z kim rząd się spotykał. Dlaczego obowiązuje jedynie lista ministra Kołodziejczaka? Szanowny panie, ale 8 lat się nic nie działo i tych protestów nie było, a dzisiaj po 3 miesiącach, no nie wymagajcie rzeczy niemożliwych od razu. Paliwo po 5 zł. Szliście z hasłami, że naprawicie daną sytuację. My oczekujemy od was naprawy tej sytuacji. Niestety natychmiast. Myślę, że większość tych ludzi na was zagłosowała, bo że się coś tam obiecali, tak? My was nie wystraszymy, nikt was nie straszy. Proszę zapisać sobie nazwę, Oddolny Ogólnopolski Protest Rolników, OOPR. Niedługo będzie o tym głośno. Dla nas niezwykle ważne powinno być dzisiaj przygotowywanie już na nową perspektywę, bo prędzej czy później Ukraina prawdopodobnie do Unii Europejskiej wejdzie. I tak jak my, wchodząc w 2004 roku, te stare kraje Unii Europejskiej przygotowywały dla nas dodatkowe obostrzenia, że mieliśmy kwotowanie mleka, kwotowanie cukru, kontyngenty ustanawiane, dzisiaj musimy w Europie szukać tej większości, żeby zbudować takie kwestie, żebyśmy naprawdę negatywnie nie odczuli po raz kolejny skutków tego, że Ukraina wejdzie. Oczywiście to rolnictwo tam jest zupełnie inne. W Polsce podstawą jest gospodarstwo rodzinne. Mamy jeszcze różne poziomy i wsparcia w zależności od wielkości gospodarstwa. Tam no to są te duże agroholdingi, często z kapitałem zachodnim, tam gdzie tak naprawdę to nie ma nic wspólnego z pomocą z Ukrainą, tylko to są duże holdingi, które działają. No i tu jest ta kwestia też dzisiaj nadwyżki zboża, którą mamy w Polsce. Bo tak jak tu zapytam, jeżeli z nadwyżką taką, którą macie państwo w swoich magazynach, w swoich silosach, tak poglądowo moglibyście rękę podnieść na chwilę, to... Tak, zboże, ewentualnie kukurydza. Wszyscy. Nie. Nie. Ile jeszcze jest? No, wszystkie dane, które wskazują, które mamy i z instytutów, ze spółek Skarbu Państwa, mówią o 5 milionach ton nadwyżki. Wcześniej padała liczba 9 milionów ton. No, mam tu informację o tych 5 milionach ton, z czego znowu, no, to jest, ja mówię o nadwyżce, nie mam tu podziału na polskie, ukraińskie. Największym problemem, jaki zastaliśmy w Ministerstwie Rolnictwa, że tak naprawdę, jeśli chodzi o produkcję zwierzęcą, to my mamy naprawdę
konkretne dane z Agencji Restrukturyzacji Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt, ile tych zwierząt mamy w Polsce. Co do zboża, to nie mamy pełnych informacji. Te dane są różne, które przedstawiają, mówię, instytuty i te spółki chociażby Skarbu Państwa, które mówią o różnych ilościach. Mam tutaj chociażby kwestię podaną, ile wyjeżdża w ostatnich miesiącach zboża w portach. W 60% że porty są obłożone, pomiędzy 500 a 600 tysięcy wyjechało zboża w styczniu, 555 tysięcy ton wyjechało w lutym i 500, pewnie będzie więcej w marcu, więc jeszcze ten miesiąc nie jest skończony. Oczywiście tutaj też były mówione, że elewary mogłyby skupić. Rozmawiałem z prezesem Krajowej Grupy Spożywczej. Łączna możliwość magazynowa elewarów to jest 700 tysięcy ton, z czego 400 tysięcy mają wydzierżawione dla prywatnych podmiotów. 300 tysięcy ton to jest cała ilość, którą może skupić elewar, który jest częścią Krajowej Grupy Spożywczej. No też kupowały wcześniej, w ubiegłych latach, na zapasy Agencja Rezerw Materiałowych, to też nie więcej jak 300 tysięcy ton. Więc dzisiaj jest ta kwestia, żeby pobudzić sprzedaż, pobudzić eksport. Jest przygotowywane rozporządzenie, które zakłada dopłatę do zboża, które będzie sprzedawane. Tutaj pan podnosi rękę, chce zadać pytanie, bardzo proszę. Nie pytanie, tylko rozwiać wątpliwości. 500-600 tysięcy ton eksportujemy miesięcznie, z tego co usłyszałem. Tak. Możliwości mamy na poziomie maksymalnie 1 200 000, maksymalnie 1 300 000. Milion drogą morską, reszta na kołach. Rekordowo tyle wyeksportowaliśmy. Ale milion drogą morską. Rozumiem, ale rekordowo tyle wyeksportowaliśmy. Z tym, że mówimy teraz o tych tysiącach ton zboża ukraińskiego, które idzie tranzytem. Zboże ukraińskie wypiera polskie zboże, które zalega w magazynach. O tym nie mówicie. Poprzez porty blokuje porty. Niestety, nie liczycie dokładnie zapasów w naszych magazynach. Jeżeli mówimy o 5 milionach ton, okej. Tylko pytanie, czy w ramach tych 5 milionów ton są podliczone zboża techniczne, czy są podliczone zboża ukraińskie, które wjechały do nas dzięki spółkom, również Skarbu Państwa, które importowały takie zboże, czy są podliczone magazyny właśnie uwzględniające spółki Skarbu Państwa. Izba Zbożowo-Paszowa podawała zapasy u nas na poziomie 28 milionów ton. Jeżeli mówimy o zużyciu w naszym kraju na poziomie 19 milionów ton do żniw, zostaje nam górka 9 milionów ton i my z tym zostajemy. Pytanie, jaki macie pomysł, aby tego się pozbyć? Bo jeżeli my będziemy eksportować 500-600 tysięcy ton, nie mamy na to szans. A dlaczego eksportujemy 500-600 tysięcy ton? Bo nie ma w tej cenie, nie ma chętnych, żeby sprzedawać to zboże i po to pojawia się dopłata. Tutaj Izba Zbożowo-Paszowa przedstawiała te dane wcześniej. Rozmawiałem później z panią prezes Piątkowską, rozmawiałem i z tymi, którzy zarządzają portami, i Witera, która jest dużym podmiotem, który obraca tymi zbożami, więc to jest kwestia tych 5 milionów, które przekazali na koniec. Czyli co, nie wiem, no bo możemy rozpocząć już w tej chwili dyskusję. Mogą być pytania, bo to tak, żeby nic nie uciekło. Bardzo proszę. Na bieżąco najlepiej. Jeżeli chodzi o nasze porty zbożowe, rozumiem, że poprzednia ekipa tutaj
można powiedzieć, przespała temat, bo Rumuni w tym samym czasie byli w stanie rozbudować swoje porty, a nawet zbudować nowe. My niestety tego nie zrobiliśmy. Ale co wy zrobiliście, niech będzie od stycznia, w celu rozbudowy portów, ewentualnie ogłoszenia przetargu na budowę kolejnego? Mówimy o choćby nabrzeże portowe. Czy został ogłoszony jakiś przetarg w tym czasie? Pierwsza rzecz to jest agroport, jest budowany, który będzie oddany w przyszłym roku na przyszłe żniwa. To się dzieje. Druga rzecz, kwestia przetargu, który został ogłoszony wcześniej i on jest w tej chwili, nie rozmawiałem dzisiaj z ministrem aktywów państwowych, ale było wszystko zrobione, żeby ten przetarg unieważnić i żeby tutaj można było oddać port spółce Skarbu Państwa, która miałaby by tym portem zarządzać. Oczywiście, że te inwestycje nie zostały zrobione, bo jeżeli Panamax 60 tysięcy ton zboża jest ładowany około 2 tygodni, 10 dni roboczych plus 4 dni wolne, niedziele, soboty, no to widzimy, jakie jest tempo zasypu tych statków. Druga rzecz, musimy znaleźć, bo to nie jest tak, że dzisiaj są firmy, które mocno chcą kupować z Polski, bo wiemy, że w wielu miejscach Rosja nas wyparła. Chociażby Arabia Saudyjska, do której sprzedawaliśmy dużo, jest dzisiaj największym importerem zboża z Rosji. To jest też kwestia tego, te dopłaty mają pobudzić sprzedaż. Możemy wywozić po 1 000 000 ton pod warunkiem, że to zboże będzie sprzedawane, będzie jechało do portów i będzie jechało dalej. Jeżeli będzie problem ze zbożem ukraińskim, bo z tych danych, które mamy przekazywane, stałe raporty przychodzą, które rynki rolne ma akurat w nadzorze wiceminister Kołodziejczak. Natomiast te raporty, które pokazują, że tego zboża, to zboże nie blokuje portów tak, że nie można polskiego zboża kupować. Jeżeli byłaby taka sytuacja, to przynajmniej jeden port trzeba będzie wyłączyć z obsługi ukraińskiego zboża po to, żeby polskie zboże mogło wyjechać. Tu jest też ważna kwestia, o której mówimy. Ukrainie też, jak mają porty czarnomorskie odblokowane, nie opłaci się wywozić portami bałtyckimi, bo koszta wywiezienia, przewiezienia są dużo, dużo większe. Ukrainie się nie opłaci wywozić, ale polskim firmom opłaci się ściągać, dlatego tu należy wprowadzić jakąś kontrolę. Kolejna sprawa, jeżeli chodzi o porty polskie, dlaczego w większości przypadków Ukraińcy po prostu pracują tam i niestety swoich puszczają ewentualnie poza kolejką lub na wjeździe do portu jest waga. Samochód nie może przekraczać DMC. Samochody ukraińskie niestety przekraczają, kierowcy informują o tym, komunikują, zgłaszają, że jest problem. Polskie samochody, jeżeli przekroczą 40 ton, są zatrzymywane, muszą zostać rozładowane, nie wiadomo co zrobić z tym ładunkiem. Ukraińskie wjeżdżają 48 do 50. Także jedna sprawa, nasze drogi. Druga sprawa, dlaczego tak się dzieje w portach? Jeżeli chodzi w ogóle o tranzyt zbóż z Ukrainy, czy zamierzacie ograniczyć go, czy zamierzacie ograniczyć import przede wszystkim na nadchodzące żniwa? To jest dla nas kluczowe. W tym momencie to, co miało wjechać, w praktyce wjechało. Wjeżdża oczywiście dalej miód, mrożone maliny najprawdopodobniej i kurczaki, z tego co wiem. Dokładnie, dlatego dzisiaj rozmawiamy o tym, bo już właśnie tak jak powiedziałeś, co miało wjechać, to wjechało. I teraz sobie możemy tutaj siedzieć, co debatować. Co zrobić na żniwa? Mimo, że nikomu tak naprawdę po tej stronie przynajmniej nie zależy na suwerennym kraju i narodzie. Tylko do 1989 roku zostaje wszystko sukcesywnie wyprzedawane. Sukcesywnie. Tak samo mówicie, mówi pan o, że nie można zablokować granicy, tak? Okej, jest jakiś tam clue, że wspieramy Ukrainę. Dobrze, tylko jeżeli pan wspomniał, że te agroholdingi to jest tak naprawdę kapitał zagraniczny, nie ukraiński, tylko zachodni. O czym mówimy? To o czym my w ogóle rozmawiamy?
To kogo my wspieramy? Czy pomagamy Ukrainie, czy pomagamy tak naprawdę Zachodowi? Co pomagamy? Produkuje, proszę powiedzieć. Co ja produkuję? Nic no nie produkuje. To nie jest istotne, co ja produkuję. Ważne, szanowni państwo, bo granica działa w obie strony. I proszę zobaczyć, jedzie mleko, jedzą produkty mleczne i trzeba w ujęciu całego kraju na to spojrzeć. I to, że my możemy powiedzieć, możemy zamknąć granicę z Ukrainą i możemy dookoła granicę zamknąć, tylko że też pamiętajmy o tym, że my mamy nadwyżkę w eksporcie ogólnym, w eksporcie produktów rolnych. Z Ukrainą mamy w tej chwili ujemne wyniki ze względu na to, że wjechało wcześniej w sposób zupełnie niekontrolowany. Mam te wszystkie dane, które są przesyłane do nas, do ministerstwa, i Departament Rynku Rolnych je opracowuje. Boicie się mleka? Tego, że Ukraina wstrzyma import z Polski nabiałych produktów mlecznych. Ale polskie mleko jest najtańsze na rynku. Nie zrobią tego. Ile procent w ogóle? Nie, jest duży udział, to trzeba przyznać. Ale Ukraina tego nie zrobi z prostej przyczyny. Jeżeli to jest kraj pogrążony w wojnie, to nie stać ich na to. Druga sprawa, jeżeli zaczną bawić się z nami w wojnę handlową, no przepraszam bardzo, cała pomoc humanitarna idzie naszą granicą. Ja wiem, że nie będziemy szachować ich tym, ale jaka jest wdzięczność ze strony Ukraińców w takim razie wobec Polaków? Po to układamy relacje z rządem, żeby to uregulować, żeby były te kontyngenty, o których mówiłem wcześniej, i po to, żebyśmy mogli zachować te relacje z nimi, nie zamykając granicy, tak jak powiedziałem, jeżeli będzie taka potrzeba, będziemy widzieć, że nie ma innej możliwości, ta granica też może być zamknięta. Przecież kontrakty na mleko czy na nabiał to były zawierane wcześniej, a transport zboża to jest dobra wola Polski, tak, że mają pomagać, dobrej woli, a nie, że mamy jakieś zobowiązania w tym kierunku. Także tutaj ja nie widzę związku z tym. Ale zboża... Jeżeli ukraińskie zboże do Polski wjeżdża, czy wjechało już duże ilości, wystarczająco duże, no to chyba najpierw, żeśmy już nie powinni wpuszczać więcej zboża, tylko najpierw musimy swoje obsłużyć, swoje zboże sprzedać, a nie pozwolić wpuszczać więcej zboża z Ukrainy. Ale to nie mamy względem Ukraińców jakichś zobowiązań. To raczej oni powinni mieć względem na zobowiązania, bo gdyby nie Polska, proszę, panie, gdyby nie Polska, to umówmy się, zgodźmy się z tym. Ukrainy by dzisiaj już nie było. Ktoś to po im powiedzieć może, tak? Jeszcze raz to powtórzę, że jeżeli byśmy widzieli, że porty są w 100% zajęte ukraińskim zbożem, byłaby zupełnie inna reakcja. Dzisiaj jest cały czas embargo, bo embarga nie cofnęliśmy na pszenicę, kukurydzę, rzepak i słonecznik, i to tylko może przejechać tranzytem i nic więcej. Co zrobiliście w kwestii granicy? Od stycznia rolnicy zwracają uwagę, że granica jest dziurawa jak sito. Nie macie kontroli nad tranzytem, nie macie kontroli nad tym, co wjeżdża. Ukraińcy na TikToku, na YouTubie dosłownie śmieją się. Na jeden telefon kilkanaście ciężarówek może pojechać. Mimo że rolnicy blokują, i tak celnicy przepuszczą. Ja nie chcę winy zrzucać na celników, bo zdaję sobie sprawę, jakie groźby mogą otrzymywać od strony ukraińskiej. Żeby była jasność, zarówno rolnicy na granicy otrzymują takie groźby, zarówno urzędnicy państwowi, państwa polskiego otrzymują groźby ze strony ukraińskiej. Co z tym zrobiliście? Wie pan, na podstawie YouTube'a i TikToka... Na podstawie YouTube'a byłem na granicy. Ale okej, był pan, ja też byłem nie w jednym miejscu. Celnik ma obowiązek przestrzegać prawa i to nie ma żadnego wytłumaczenia. Policjant, który idzie ze złodziejem, z przestępcą, też ma się czego obawiać i musi to robić. Tak samo tam, to nie jest żadne wytłumaczenie, że ktoś mówi, że się boi. No każdy ma swoją rolę do spełnienia. Jeżeli byłoby zgłaszane, że tych służb jest za mało, powinniśmy to uzupełniać, i tak też się dzieje. Ja rozmawiałem i z tymi inspekcjami, które odpowiadają
No dzisiaj też problemem jest to, że po wielu latach te inspekcje nie działają pod jednym szyldem, tylko ta odpowiedzialność trochę się rozmywała, bo ci odpowiadają za to część, ci odpowiadają za to część. Gdyby to była jedna inspekcja, jeden odpowiedzialny, bierze odpowiedzialność od początku do końca za wszystko. Natomiast tutaj ta granica, mamy tą informację, że ona jest szczelna, musi być szczelna. Do prób oczywiście dochodzi, bo tak jak próby przemytu są na wszystkich granicach, które na całym świecie istnieją. No to nie ma, nie jesteśmy tutaj jakąś bezludną wyspą, na której działa, dzieje się inaczej wszędzie. Panie ministrze, ale rolnik na granicy zwrócił panu Siekielskiemu uwagę, że kontroluje się kontrabandę papierosów i to jest wyłapywane i tacy ludzie są karani, a podjeżdżają pociągi to i minister Siekielski z rozbajającą szczerością powiedział, że no to siła jest właśnie, to jest właśnie tacy to mogą, tak? To jest ten właśnie, to jest ta odpowiedzialność. Myślę, że nieformalna wypowiedź ministra Siekielskiego, bo myślę, że nie to miał na uwadze, natomiast to nie będę... Przenośny. Panie ministrze, przenośny. Byłem wtedy w Warszawie, byłem podczas tej rozmowy i nawet rozmawialiśmy. Tak się dzieje. Tak jak kolega wówczas z Oszukanej Wsi przedstawił ministrowi Siekierskiemu, takie zdarzenia dokładnie mają miejsce. Niestety. Ale również niestety nasze państwo nie robi z tym nic. Urzędnicy ukraińscy są po polskiej stronie, dyktują warunki i tak to się odbywa. Ja mam informację, którą przekazują służby, inspekcje. Ja też nie mogę uznawać tego, że ktoś łamie prawo, że ktoś fałszuje dokumenty, no bo to też nie tak działa, szanowni państwo. Wszystko działa. Jeżeli weźmiemy pod uwagę Huberta Ojdanę, co państwo polskie zrobiło w sprawie ochrony tego chłopaka? Były wystąpienia wystosowane przez MSZ. Tam różne rzeczy się też pojawiały. Nie wiem, bo w tej przestrzeni publicznej jest dużo fejków. Ja jadąc na protest do województwa podlaskiego zajechałem, mówią, że Hubert Ojdana musiał uciekać za granicę. Wyjąłem telefon, mówię, to zaraz zadzwonię do Huberta, zapytam. Połączyłem się przy wszystkich rolnikach, którzy tam byli. Mówię, Hubert, jesteś poza granicami kraju czy w Polsce? Jestem w Polsce. Wiecie, no też chronić trzeba, tylko też pamiętajmy, że musimy też brać odpowiedzialność za swoje słowa. Bo nie wiem, na ile to też jest, że jeżeli ktoś robi wpis, powiela wpis, że o, mogliby Rosjanie szybciej Ukrainę zająć, to my byśmy nie mieli problemu. No w drugą stronę to działa. Jeżeli zajmą Ukrainę, to następnym krokiem może być i Polska. I tu o tym też musimy pamiętać. Żeby rozwiać wątpliwości, zaraz do Huberta możemy zadzwonić. Jestem z nim w stałym kontakcie. Ja też mam kontakt z Hubertem i z rodziną całą. Rozumiem. I pytanie moje jest, czy fejkowe są również ostre naboje, które ten chłopak otrzymuje? Widziałem też tą informację, kto to przysłał, skąd to przysłał. To jest działanie służb. Ja nie nadzoruję ani policji, ani służb tych kontrolnych, które podlegają chociażby pod Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Każda taka próba musi być, czy każde działanie musi być sprawdzone i po to są służby. Nazywam się Jan Przyca, jestem rolnikiem emerytem i no już trochę w tej branży działam. I takie tutaj pozwolę sobie uwagi z racji wieku też wnieść. Pamiętam, jak byliście w opozycji, to pan Kosiniak Kamysz jako panaceum na uzdrowienie tranzytu zboża ukraińskiego mówił, wystarczy wprowadzić system kaucyjny. I ten system jakoś w tej chwili się nie mówi. No zadziwiające jest też, dlaczego nie ma embarga na zboża z Rosji i z Białorusi. Bo wszystko to działa na prawie handlowym i ktoś za to zapłacił i ktoś teraz musi to zrealizować. No właśnie, ale to jest prawo handlowe.
Od nas wymaga się takie... prawa stanowionego, ale oni działają w prawie handlowym. Taki cały zakład. Ja to pamiętam jeszcze z zamierzchłych czasów, jak funkcjonowało takie coś jak skup interwencyjny. I wiecie Państwo, i była ustalona cena. Ja pamiętam tą cenę. Za tonę to było 101,51 euro. Ale to sprzed 20 lat i ja z tego korzystałem. I ta cena jest do tej pory utrzymana. Tylko że ten skup nie działa w ogóle już. Chciałbym jeszcze tutaj nawiązać do innych spraw, bo doczytałem się, że ma być zwiększona kwota de minimis, bo po prostu te 20 tysięcy euro dla gospodarstwa 10-hektarowego i dla trochę większego, no to jest różnica i niektórym po prostu te pieniążki już są wykorzystane przez półtora roku, a to jest kwota na 3 lata. Sprawa dopłat do paliwa. Była przez krótki okres 2 zł, potem to wszystko się zawiesiło i jak sprawa przywrócenia tej dopłaty. Teraz tak... Mam tu jeszcze inne sprawy. No, nie wiem, czy nie będzie konieczne przesunięcie terminu składania wniosków, bo my tak prawdę mówiąc, to jeszcze nie mamy dokładnych danych co do tych wniosków. No, nie ma wytycznych niejako. Ja tutaj mam zeszłoroczne z ekoschematów. Tak na pamiątkę. Już nie chcę tutaj wszystkim ten, ale tylko powiedzmy te słynne nie zazielenianie, tylko jak to się nazywało, te zielone okryła zielona i tam trzeba było dwa gatunki z dwóch list i teraz no tu są takie, no na przykład żeby w poplonie siać bodziszki, jak ja z bodziszkami sobie rady nie mogę dać, chabry, czyściec. No, ogórecznik, miężnica. Kto to wymyślił? Ludzie. Dzielżan jakiś. A pierwszy raz tu niektóre ten. Ślazówka turyńska. To jak my sobie takich cudów nas prowadzamy, jako jeden ze składników, no bo tu tam gryka, facelia, no to wiadomo. To potem się nie połapiemy. Już mamy przykłady, że te niektóre rośliny, które do nas no skądś Barsz Sosnowskiego też miał być uzupełnieniem. Tak. Nawłoć kanadyjska. Tak samo. No barsz to już jest... Ale też pamiętam czasy, jak było to jeszcze zachwalane. I co do... Aha, no najprostszym sposobem i najbardziej zyskownym to byłoby, żeby tą górę zboża zagospodarować, to byłoby rozwinąć produkcję zwierzęcą. Przecież pamiętamy, ja pamiętam, jak po głowie trzody ponad 20 milionów przekraczało. Ile bydło było, chyba około 10 milionów, czy nawet już w tej chwili nie ten. I tu byli producenci i to myśmy mieli ten, przetwarzaliśmy te produkty i przecież słynne polskie szynki, wędliny, no to na cały świat podbijają. A teraz co? No i tutaj widzę, że ta produkcja się coraz bardziej zwija. I boję się, że się będzie ten stan pogarszał, bo młodzież nie chce. To jest bardzo ciężka praca przy produkcji zwierzęcej. To jest takie uwiązanie i trzeba poświęcenia. I tam ta stabilizacja by się naprawdę przydała. No zresztą w całym rolnictwie. A tak nie jest. I po prostu jak tu patrzę, to tu jest sporo młodych ludzi i po prostu trzeba o tych ludzi zadbać, żeby nas miał kto karmić. Bo jeszcze ta struktura, jeżeli wiekowa w rolnictwie polskim nie jest taka zła w porównaniu z innymi krajami, ale to się dramatycznie pogarsza. I tutaj apeluję do was, młodzi ludzie, nie dajcie posłuchu tym, tym, co się tam do was
przytulają teraz, bo chcą na waszych grzbietach robić karierę. Ja tu mam takie parę nazwisk. Pan Obszański, pan Izdebski, pan Serafin, nasz rodak, rolnik czołowy, pan Wójcik, pan od Futerek i od ojca Rydzyka. No jeszcze tu mam takiego ulubionego mojego, pan Szmulewicz, szef Krajowej Rady Izb Rolniczych, który nie tak dawno pamiętam, jak bardzo owocnie współpracował z władzami PiS-u, jak się udzielał wywiadów ten, a teraz nagle zmienił front. Tak nie może być. Nie dajcie się oszukać. Wybierzcie, bierzcie swoje ręce. I mówię, sami musicie się zrzeszyć. Tam już widzę, już na, bo trochę podglądam w internecie. I brać swoje ręce. Póki co róbcie to w ramach przepisów, bo byłem tu na kilku tych, tu pod Kłobuckiem na tych blokadach, no to to wszystko się no, w białych rękawiczkach odbywa. Jak oglądałem w Belgii blokadę, jak policjanci uciekali, bo ich gnojówą polewali, czy teraz gdzieś tam w Hiszpanii, no to to, ale to wszystko ma swoje granice i ja apeluję też tutaj do władz, że to tam Jarka się może przebrać i no i potem to nie wiadomo co. A poza tym jeszcze jest taki argument, to jest to. A są podwójne wybory teraz. I to my zdecydujemy, kto do izb, do samorządów zostanie wybrany i do Unii, do przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. No nie, to już więcej nie ten mówię. Tak jest, tak. Jeszcze mam takie, panie ministrze, tutaj takie typowo rolnicze. Są problemy ze środkami ochrony roślin. Ta liczba substancji aktywnych jest zawężana. I są paradoksy, że ja patrzę powiedzmy tam na, no teraz no łubin jeszcze nie posiałem, bo mokro, no i zwalczanie oprzędziku. No i to jest, no jest tam 20 pozycji, ale tam jest jeden tylko środek, tylko są inne nazwy. Ale to jest ta sama substancja. Nie było w zeszłym roku insektycydu do zwalczania mszycy w jęczmieniu ozimym. Ja akurat mnie to dotyka bardzo, bo uprawiamy jęczmień ozimy na browarny. I teraz, jak się okazuje, w tym roku już są sygnały, że jęczmiona są porażone wirusami. A wirusy się zwalczając mszyce jesienią. I kto tego nie dopilnował, to będą straty w plonach. Żadnej substancji nie było ten zarejestrowanej. Ktoś się tam ocknął i karate było, ale to już było za późno, bo to zanim ta machina urzędnicza się uruchomiła, to chyba na nie wiem, na 3 czy tam na 4 tygodnie. No. Także tutaj też, bo mówię, są i coraz bardziej, a ten skutek, że niby no, dbamy o środowisko, o ekologię, a skutek jest odwrotny, bo tak, i są też zaniżane dawki stosowania, bo się stosuje nieraz ten sam środek, ale ileś tam razy, a to jest wbrew wszelkiej logice. No ale no, jak rolnik patrzy, że słodyżki latają i po każdym oprysku są jakby żwawsze, bo substancja ta sama, bo część środków nie wolno, bo tutaj jeszcze w grę wchodzą pszczoły, bo to na już często na kwitnieniu się stosuje. Także tutaj też, żeby to na to zwrócić uwagę, bo żeby tu, jak to mówią, dziecka z kąpielą nie utopić. To tyle to. Dziękuję bardzo. Bo poruszył pan tutaj no, dużo ważnych tematów. Zacznę od kaucji. O kaucji mówiliśmy wtedy, kiedy te zboże jechało w tych bardzo dużych ilościach. Dzisiaj, jak rozmawiamy, kaucja musiałaby być wprowadzona na wszystkie Unie, na wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej. Ona by miała sens. Bo co z tego, że
przejedzie z Polskę, jak zajmuje i tak rynki, czy w Niemczech, czy dalej. To, co pan powiedział o ekoschematach, to przecież powstał 2 lata temu, już ponad nawet, Krajowy Plan Strategiczny, który liczy 1478 stron. To przygotowali urzędnicy w Warszawie, którzy przekazali to jako oficjalne stanowisko polskiego rządu. Ja jestem przeciw temu, żeby to tak uszczegółowiać, bo to i tych ekoschematów natkane jest, a później widzimy, ile procent rolników w ogóle nie może złożyć, bo nie jest w stanie tych ekoschematów spełnić. I dzisiaj ta naprawa i rewizja Europejskiego Zielonego Ładu jest potrzebna, ale w ramach też tego KPS-u. Ja rozmawiam z urzędnikami, którzy przygotowywali to, a no bo było takie oczekiwanie. Ja mówię, no ale teraz jest oczekiwanie, żeby to zmienić. Tak jak w jedną stronę z taką dokładnością, starannością to przygotowywaliście, to teraz przygotujcie mi rozwiązanie, żeby się z tego wycofać przynajmniej w jakiejś części. Ministerstwa Rolnictwa w Warszawie to przygotowywali. I zaraz już tylko chcę, bo tak, pan o tym skupie interwencyjny od 20 lat jest ta sama kwota. To jest w przypadku zboża, w przypadku mleka to samo, masła. I to jest, ja wnosiłem kilka razy i teraz oficjalne stanowisko też przesyłaliśmy do Komisji Europejskiej, żeby się nad tym tematem pochylić, no bo tutaj nie ma, w ogóle nikt nie będzie zainteresowany w takich kwotach sprzedawać to wszystko. No i to, te dopłaty do paliwa, w pierwszym półroczu było złoty 20, później było w drugim półroczu zmiana na 2 złote dopłata. W tej chwili jest złoty 46, też rozmawiamy, żeby ewentualną tą z wyższą kwotę przygotować, to wymaga zgody Komisji Europejskiej, ale o tym rozmawiamy. No i tu oczywiście te środki ochrony roślin, to jest to, o czym rozmawiamy, że Europa coraz więcej obostrzeń nakłada, coraz więcej substancji aktywnych jest wycofywane i te substancje czynne, które kiedyś były dopuszczone, dzisiaj ich nie ma. Z Ukrainy wjeżdżały produkty, które miały pozostałości po pestycydach, a tutaj jest cały czas i to też staje się nieefektywne pod hasłem tego, że to jest troska o konsumenta, że konsumenci tego nie chcą, ale jeżeli ten zabieg kilka razy się wykonuje i on dalej nie jest efektywny, no to po co to robić? Natomiast tak samo mamy w przypadku nawozów. Wjeżdża mocznik bez inhibitora z innych kierunków, spoza Unii Europejskiej. My mamy obowiązek inhibitora i to przecież podniosło mocno koszty wytworzenia, co się przekłada później w cenie końcowej produktu. I tutaj faktycznie to, co pan powiedział, no tą wiedzę macie dużą i wy wiecie, jak to robić, natomiast to, co proponują urzędnicy, czy z Warszawy, czy z Brukseli, jest często naprawdę dużo większym problemem w ten sposób, może powiem, bo to jest tylko teoria często, bez praktyki. Wy macie to i teorię, i praktykę, bo to robicie, użytkujecie, a często rolnik dzisiaj, zwłaszcza młody rolnik, on jest lepiej czasem wykształcony od tego urzędnika, bo musiał i zrobić szkoły, i zrobić jeszcze dodatkowe uprawnienia, kursy, żeby móc to wszystko wypełniać w gospodarstwie. Witam panie ministrze, ja jestem rolnikiem z Przystajni i chciałbym się spytać o jedną sprawę, bo pan tutaj cały czas mówi, że nam pomaga, wszystko jest fajnie, tylko że mam takie jedno pytanie, tutaj chodzi o, byliśmy, ciszej. Może bliżej. Mieliśmy tutaj postulaty złożone, jedne były w Lublińcu, był pan Przemysław Witek, poseł, nie wiem jaki tam jest, ale nie, ja mówię o Lublińcu teraz. I tam był też wojewoda. Później był Stadaj w Częstochowie, tam też było składane postulaty nasze tutaj w Częstochowie. Tutaj był też pan wojewoda
I oprócz tego jeszcze tutaj kolega był Jurek i Tomek u pana Kiepury. Składał te postulaty i te postulaty w ogóle nie trafiły do Sejmu. Trafiły dopiero 6. Pani Anna Gębicka chyba, dobrze jak mówię, wniosła to na Sejm i uchwałę, bo jeśli, żebyśmy mieli tą świadomość, uchwała, żeby trafiała do Sejmu, to albo musi wnieść jeden poseł, a posłów jest 460, albo milion podpisów, żebyście mieli tego świadomość. Milion podpisów. Nie da się tego zrobić w ciągu 2 tygodni czy tygodnia. Ale poczekajcie. Jeszcze tego. I tutaj było głosowanie i to było przeciw temu. Przeciwko nam. Lex Rolnik, ona się tak nazywała. I dlaczego to tutaj było, dlaczego tu mówi pan, że nam pomaga, a z drugiej strony pan mówi, że widać po głosowaniu widać, że to było przeciwko nam. Głosujecie przeciwko nam. Uchwała nie była głosowana przeciwko, była skierowana do pracy w komisji. W komisji pojawiły się kilka uchwał. Komisja zgodnie wycofała. Te wszystkie uchwały podjęła tę jedną, która tak naprawdę odpowiada na te postulaty, które zawarte były w tej uchwale. Panie ministrze, sekundkę. Żeby sprecyzować to, jestem jednym z twórców uchwały Lex Rolnik. Byłem jedynym rolnikiem reprezentującym tę uchwałę i w sumie wszystkich innych rolników na Komisji Rolnictwa. No niestety troszkę inaczej to wyglądało. Nie do końca. Pani poseł Anna Gębicka, zgadzam się, wniosła uchwałę do procedowania na komisję sejmową, aczkolwiek my jako rolnicy domagaliśmy się, aby ta uchwała przeszła w takiej, a nie innej formie. Niestety posłowie koalicji, tak to nazwę, żeby nie upolityczniać tego w tym momencie, zaczęli wprowadzać poprawki. Poprawki, które de facto zrobiłyby tę uchwałę właśnie polityczną, tylko i wyłącznie. Na to się nie godziliśmy i z tego tytułu ta uchwała została wycofana. Reszta uchwał w praktyce nie była procedowana. Poza oczywiście uchwałą złożoną przez posła Telusa, ale ze względu również na poprawkę, która zakłamywała treść reszty przekazu tej uchwały, również ta uchwała została wycofana. A jeżeli mówimy o uchwale komisyjnej, która na kolejnej komisji była, również wtedy byłem obecny. Można powiedzieć, że widzieliśmy się. Aczkolwiek niestety ona nie jest satysfakcjonująca dla nas. Są tam zapisy ogólne, aczkolwiek nie jest to forma naszej uchwały. Moje pytanie jest, dlaczego pan minister nie skorzystał z zaproszenia reszty twórców tej uchwały, którzy wysyłali zarówno do pana ministra, jak i ministra Kołodziejczaka. Wtedy pani poseł Anna Gębicka nie musiałaby korzystać z swojego prawa do wniesienia tej uchwały. Tak, ta uchwała, to był pan na komisji, pamięta pan, że poseł Sosnowski dołożył do niej jedno zdanie na początku, że na skutek zaniedbań poprzedniego rządu. Nie, nie. Bo jeżeli, tak tam dokładnie było zapisane. Teraz możemy sprawdzić. Możemy, to nie ma problemu, ja nie będę, bo tu nie o to, nie przyjechałem tu po to, żeby się sprzeczać. Sens był taki, poprawki, aby nacechować tę uchwałę na to, że odpowiedzialność spada na poprzedników. Na to jako rolnicy nie mogliśmy się zgodzić, bo kwintesencją tej uchwały nie jest, żeby winić jedną, drugą stronę. Właśnie nie chcemy upolityczniać naszych, podkreślam, pierwszej uchwały spisanej oddolnie przez rolników. Okej, tylko tam się znalazło coś takiego, że od 24 stycznia rozpoczęły się strajki. Strajki rozpoczęły się tak naprawdę, już mówię przed wyborami, po wyborach. 6 listopada były pierwsze strajki, a wcześniej był strajk zachodniopomorskich rolników duży w 23 roku, a w 2021 staliśmy w Warszawie podczas piątki dla zwierząt, którą udało się wtedy wywalić do kosza. I tutaj ja byłem jednym z tych, który był przeciwko od początku do końca, z Konfederacją wspólnie, z Agrounią wtedy, z izbami rolniczymi, ze związkami zawodowymi, którzy przyjechali, bo pan tu poruszył ważny temat. Pan Szyca, odnośnie reprezentowania rolników.
Od 20 lat, jak jestem już zawodowo, zajmuję się tym rolnictwem w Agencji Restrukturyzacji, później w Zarządzie Województwa Podlaskiego, jest wiele tych samych osób, ale jak idą wybory do Izby Rolniczej, to w wielu miejscach jest problem, żeby znaleźć nawet chętnego. To z wielu oczywiście znowu przyczyn wynika, tak? I dzisiaj musimy się zastanowić nad prawdziwą reprezentacją rolników, bo oddolne protesty, tylko tak, jeżeli, już momencik tylko skończę, i mamy 160 organizacji, 160 różnego rodzaju stowarzyszeń, spotkań, to dzisiaj z kim rozmawiać? No my możemy też jako resort jeździć od spotkania do spotkania. No nie zrobimy tego spotkania też na Stadionie Narodowym, bo to musiałoby być te konsultacje, debaty, nie wiem, może trzeba by było stworzyć jakąś ankietę ogólnopolską, żeby wszyscy zgłosili, bo tak jak powiedziałem, te potrzeby są też różne. To ja przepraszam bardzo, zabiorę głos, Halina Szyjka, Izby Rolnicze. Ja chciałam Państwu powiedzieć o jednej sprawie. Otóż na początku marca albo ostatni dzień lutego grupa przedstawicieli z Kłobucka, tutaj Tomasz, Jurek, no i kilku jeszcze innych, pojechało do wojewody. I wyobraźcie sobie Państwo, że 18 marca jesteśmy na spotkaniu w Katowicach rano, co może potwierdzić tutaj kolega Robert. Byli znowu tam oczywiście u wojewody z takim zapytaniem, co się dzieje, czy jest w ogóle jakaś sprawa rozwiązywana w kwestii tych trudnej sytuacji w rolnictwie. I pan wojewoda po prostu przecierał oczy ze zdumienia i twierdził, że on po prostu o niczym nie wie. Więc tu kolega mówi, że powinna być taka gdyby sytuacja, że my możemy mieć się do kogo zwrócić z tymi problemami, ale okazuje się, że przez 3 tygodnie wojewoda nawet nie zasięgnął języka. No ja po prostu, no było mi tak przykro, że tymi sprawami się wojewoda nie zajmuje, tłumacząc, żebym dobrze to przetłumaczyła, że on nie ma komórki rolnictwa i on nie wie, co to znaczy problem w rolnictwie. No przecież chyba są jacyś osoby, które są podległy, proszę. Ale przed wyborami się wszyscy zajmują. Dlatego to jest dla nas problem. Nie ma komunikacji, nie mamy, my rolnicy nie mamy się za bardzo do kogo po prostu zwrócić o pomoc. Dziękuję bardzo. Jak nie wybory, to nie się dzieje, tak? Ale izby rolnicze przekazują i do Krajowej Rady, i Krajowa Rada widziałem, no coraz więcej tych organizacji się pojawia i faktycznie osoby, które chociażby były skazane prawomocnymi wyrokami, nie reprezentować rolników, bo to źle. Proszę, panowie ministrowie, szanowni państwo, nie zabiorę wam dużo czasu, bo wiem, że każdy chce jakieś swoje odczucia powiedzieć. Ja chcę powiedzieć tyle. Chyba tu przyjechaliśmy wszyscy głównie po to, żeby się dowiedzieć, co rząd zamierza zrobić w najbliższym czasie, a nie kwestię tego, co kto zawalił, bo doskonale wiecie, kiedy się pojawił Zielony Ład, kiedy się pojawił nadmiar zboża z Ukrainy, jakie były tego powody. Moment, bo tu mam ściągę sobie, pisałem. W związku z tym jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Ja prowadzę gospodarstwo od 1988 roku i pamiętam 3 takie sytuacje. Pierwsza, jak jeździłem jeszcze za świętej pamięci Andrzejem Leperem na protesty, Balcerowicz musi odejść. Później druga to była piątka dla zwierząt i trzecia to jest teraz ta sytuacja. Takiego ruchu oddolnego, panie ministrze, nigdy nie było. Tutaj raczej nie siedzą rolnicy, którzy są zadowoleni z tego, że do 10 hektarów nie będzie kontroli, bo tu raczej siedzą ci, którzy mają chyba więcej i dalej pod te przepisy Zielonego Ładu w jakiś sposób będą podlegać. Pytanie. Ja uważam, że rząd musi w tym momencie pomóc rolnikom, jeśli chodzi o płynność finansową. Kredyty konsolidacyjne tak, ale nie tylko. Mimo wszystko trzeba dopłacić do zboża. Pan minister powiedział już o tych planach dotyczących dopłat do eksportu i bardzo dobrze, natomiast trzeba dopłacić do zboża, tak jak do kukurydzy i to jak najszybciej, bo to po prostu trwa już długo. Pewnie nie wszyscy będą zadowoleni, bo oczywiście to spowoduje znowu zmiany na rynku. W momencie, kiedy pójdzie informacja, że płacimy do tony zbóż, to się założy, że na skupie o kolejne 50 zł
poleci to w dół, ale jakieś trzeba rozwiązania przyjąć, bo słuchajcie, w COVID-zie 240 miliardów złotych rząd polski wpakował w pomoc przedsiębiorcom polskim. Do rolnika nie trafiło nic. To ja uważam, że w tej chwili te 10-12 miliardów po prostu trzeba znaleźć po to, żeby zagasić istniejący pożar. Czy, panie ministrze, czy według pana rozeznania jest szansa na wprowadzenie szybkiego embarga na zboże z Rosji i z Białorusi? Bo ja się zderzyłem z taką ścianą dokładnie miesiąc temu na posiedzeniu Kopy Kodżeki, kiedy wspólnie z izbami rolniczymi Grupy Wyszehradzkiej złożyliśmy taki wniosek na posiedzeniu prezydium, żeby Kopa wystąpiła o natychmiastowe wprowadzenie embarga na produkty rolne z Rosji i Ukrainy. Nikt nas nie poparł. Strona, ta stara Unia nas nie poparła, w związku z tym zgadzam się z tym, że tam nie ma jednolitego myślenia, chociaż już do Francuzów to powoli dotarło. W jaki sposób zamierzacie zdjąć nadwyżki do żniw? Bo już była tutaj dyskusja, ile jesteśmy w stanie wywieźć i tak dalej. Czy kwestia biopaliw B20 wchodzi w grę, czy nie wchodzi? Czy kwestia pomocy humanitarnej poza Unię Europejską i dopłaty do tej pomocy wchodzi w grę, czy nie wchodzi? To jest oczywiście też kwestia techniczna wykonania tego zadania, no ale to już takie sygnały na rynek by coś dały. Czy kwestia spalania zboża technicznego, które istnieje w elektrowniach, wchodzi w grę, czy nie wchodzi? Czy takie rozwiązania, proszę też traktować te moje pytania jako trochę podpowiedź, chociaż mam pełną świadomość, że pan minister już to nieraz na spotkaniach słyszał. Trzecia kwestia i cieszę się też, że pan to powiedział, o tych urzędnikach z ministerstwa, którzy tworzyli ten Krajowy Plan Strategiczny z tym Zielonym Ładem, który nam tak dokuczył i teraz nie potrafią się z tego w jakiś sposób wycofać. Izby rolnicze do Krajowego Planu Strategicznego złożyły ponad 300 poprawek. Uwzględniona została jedna. W związku z tym no, ktoś w tym ministerstwie no, po prostu nie słucha fachowców, ludzi, którzy się na tym znają, a później mamy takie kwestie, że nie możemy zorać w terminie, nie możemy się wywiązać z nałożonych na nas obowiązków. Więc ta upartość urzędników nie służy panu ministrowi w tym momencie, moim zdaniem. I jestem bardzo ciekawy, jak będzie wyglądała teraz kolejna praca nad rozporządzeniami wykonawczymi po tych zmianach, które między innymi dzisiaj w Brukseli tam w dobrym kierunku idą, bo mam nadzieję, że przy tych protestach po całej Europie rozlanych one po prostu w tym dobrym kierunku pójdą. Czy, bo też jest taki postulat izb rolniczych, czy rozważacie poszerzenie pomocy producentom kukurydzy, którzy mają we wniosku kiszonkę wpisaną, a mają faktury na sprzedaż kukurydzy, bo takie przypadki są i uważam, że to jest niesprawiedliwe w stosunku do tych rolników. Co innego, gdyby nie sprzedali tego ziarna, ale oni go sprzedali, taki wniosek też od nas poszedł. I dzisiaj kwestia prośby mojego kolegi, który miał tu ze mną przyjechać, produkuje mleko. Sygnały ze spółdzielni mleczarskich, jak zachowują się sieci handlowe, jeśli chodzi o 5% VAT na żywność. Przerzuca się to wszystko już na dostawców mleka i trzeba coś z tym zrobić, jeśli chodzi o system sieci handlowych. Bo dostaną znowu o 5% mniej, zresztą cena spadkowa mleka już się zaczęła. I ostatnia kwestia to jest kwestia mojego prezesa, pana Wiktora Szmulewicza i tego, jak się zachowywał i tutaj do pana kolegi Mszycy. Izby rolnicze są apolityczne, izby rolnicze mają współpracować z każdym rządem, z każdym, który jest, po to, żeby przekazywać informacje, pisać wnioski. My opiniujemy około 30 aktów prawnych miesięcznie, nasze biuro, jest to olbrzymia praca wykonana, co innego, jaki jest tego skutek, bo to powiedziałem o tych 300 ponad poprawkach do KPS-u, z których uwzględniono jedną, ale taka praca jest wykonywana. No wyobraźcie sobie, że prezes Krajowej Rady się obraził na przykład na rząd PiS-u na 8 lat i nie rozmawia z ministrem. No to jaki będzie wtedy skutek i jaki będzie wpływ? Także to proszę przyjąć jako tłumaczenie. Związki zawodowe są upolitycznione, każdy ma jakieś swoje sympatie polityczne i wszyscy liderzy, których pan tutaj wcześniej wymienił też.
Natomiast jeśli chodzi o izby, staramy się zachować ten charakter apolityczny. Tyle mam, dziękuję bardzo. Postaram się w miarę szybko odpowiedzieć na te pytania. Tak, faktycznie możemy tutaj odbijać piłeczkę, kto kiedy czego nie zrobił. Co do przodu. To, co powiedziałem, nie dopłaty do eksportu, tylko dopłaty do zboża sprzedawanego. No dobrze, no możemy to nazwać rekompensatą, tak? Czy to będzie rekompensata, czy dopłata? Inne nazewnictwo, natomiast rolę to samo spełni. Ja mam teraz takie pytanie do pana. Dopłata, ale bo zapomnę. Pan Jerzy, jedno pytanie, to zaraz panu postaram się odpowiedzieć. No krótkookresowo, co udało się zrobić? Ruszyły dopłaty z agencji, te, które systemy nie działały, też to był stan zastany, który musieliśmy naprawić i tu dyrektor o tym powie. Są kolejne planowane nabory. Kolejna rzecz, 40% odrzuconych wniosków udało się uratować. Bo jest takie podejście, że jeżeli urzędnik odrzuca wniosek, to ma dzisiaj się nad nim zastanowić. Do czego my prowadzimy? Pieniądze za chwilę wrócą do Brukseli jako niewydane, jako nieefektywnie wykorzystane, a przecież te pieniądze też służą polskiej gospodarce, bo czy to są działania inwestycyjne, czy to jest zakup maszyn, czy to jest budowa, rozbudowa. Kolejna rzecz, faktycznie w długookresowym działaniu, przywrócenie hodowli. To jest ważne zadanie, tylko wiecie, jak to dzisiaj wygląda. Albo trzeba wielkie budować w pełni zautomatyzowane, bo dzisiaj, jeżeli sam tego nie zrobię, to nie mam kogo zatrudnić. Skończyło się to, że można kogoś do gospodarstwa nająć. Wiecie, jaki pracownik dzisiaj do gospodarstwa przyjdzie, któremu najprostszego zadania nie można powierzyć, żeby dać mu pełną odpowiedzialność za to. I to jest naprawdę dzisiaj ogromnym problemem, bo przecież tu trzeba przy tym pracować i każdy, kto w różny sposób, czy to ze względu na ASF zlikwidował, czy inne przyczyny, do tej produkcji zwierzęcej nie chce wracać. Bo to, co jest u mnie w województwie, ze względu na głód ziemi, to wszyscy rozwijają te rozbudowują obory, płacąc dzisiaj po 150 tysięcy i więcej, do 200 tysięcy za hektar ziemi rolnej. Zabijając się o każdy kawałek dzierżawy po to, żeby zabezpieczyć paszę. Dzisiaj przywozi się słomę, siano, kiszonkę właśnie z tych terenów, z różnej części Polski, co też no, się mija z celem, bo wożenie przez całą Polskę tego, no, powinno być to w różnych miejscach i nie byłoby tej kumulacji, przeciwko której już też jest problem, gdzie mieszkańcy, którzy napływowi, którzy przychodzą na wieś, zaczynają od pierwszego dnia pisać protesty, skargi i widzę, że sądy chociażby nakładają kary na rolnika, który używał suszarni i nie było jakiegoś filtra, o którym ktoś powiedział i dzisiaj rolnik dostaje kilkadziesiąt tysięcy kary nałożonej przez sąd. Ta kwestia reprezentacji, przygotowania, faktycznie, jeżeli ktoś przysyła opinie, przysyła swoje postulaty, one powinny być brane pod uwagę. Powstały zapisy, przepisy, które dzisiaj są nie do spełnienia i ja będę na to naciskał, żeby się wycofywać z tego, co jest możliwe do wycofania, do zmiany, nie tylko w kwestiach europejskich, ale i tutaj to, co w przepisach krajowych da się zmienić, powinno być zmieniane, chociażby to stosowanie nawozów, azotu. Tak naprawdę to tylko ziemia zmarznięta i pod okrywą śnieżno. Żadne inne terminy nie powinny obowiązywać. Czasem w grudniu jest dużo lepsza pogoda i aura sprzyjająca do tego, żeby wywieźć nawóz na pole, jak luty czy marzec później nawet, bo widzimy, co się dzieje. No, wiecie, no nie da się wszystkiego zmienić, podejmujemy te działania, żeby to naprawić. Środki KPO, silosy, już wydłużyliśmy termin. Zmiana pokryć dachowych, wydłużyliśmy termin, żeby rolnicy mogli do tego się przystosować i zrobić to. Ale zdaję sobie sprawę, że jeśli macie niewywiezione zboże, to nawet nie ma
za co tego zapłacić na chwilę obecną. Z kredytami wcale sytuacja też kolorowo nie wygląda, bo te gospodarstwa, i tu się zgadzam z prezesem Nowakiem, który mówi, że tu są aktywni rolnicy, bo wy walczycie o swoje i dziękuję za każdy ten głos i na proteście zdroworozsądkowy i na tych różnych spotkaniach. Pamiętam pana na szczycie rolniczym, kiedy pan mówił, pojawiło się hasło 1,5 miliarda załatwi temat. To przecież sam minister Siekierski mówi, że to więcej pieniędzy na to trzeba. Dzisiaj też przekonywać musimy i posłów, nie tylko posłów z PSL-u, nie tylko posłów, którzy pracują w Komisji Rolnictwa, ale wszystkich posłów, którzy, tak jak powiedzieliście, przyjeżdżają w różnych momentach i raz są większymi rolnikami, raz mniejszymi. Po to, żeby podnosić rękę za mądrymi rozwiązaniami i przygotowywać w Komisji Rolnictwa też takie projekty, które będą odpowiadać na wasze potrzeby i na wasze wyzwania. Embargo wprowadziliście na zboże ukraińskie do czerwca, tak? Tak. Gdzie w czerwcu teoretycznie o miesiąc wcześniej zaczynają się żniwa na Ukrainie niż nasze. Zanim nasze żniwa zaczną się, to nas ukraińskie zboże zaleje. Tak to będzie wyglądało. Jeżeli nie będą ustalone, ale jeżeli nie będzie, teraz przedłużyliśmy, nikt nie zdejmował embarga na zboże po to, żeby zabezpieczyć. Panie ministrze, kluczowe dla nas jest, żeby embargo obowiązywało przede wszystkim przez okres żniw, a najlepiej do końca tego roku. I trzeba wypracować takie formy współpracy ze stroną ukraińską, które nie będą szkodzić polskiemu rolnictwu przez ten czas. Wspomniało tutaj kilka osób o reprezentacji rolników, ewentualnie z kim rząd się spotyka. Dlaczego obowiązuje jedynie lista ministra Kołodziejczaka na spotkania? Między innymi pan minister również w pewien sposób z tego tytułu ucierpiał podczas rozmów z premierem. I nie ukrywajmy, że było inaczej, bo każdy wie o tym. Dlaczego nie są zapraszani przedstawiciele rolników? Albo inaczej, dlaczego nie liczycie się ze zdaniem przedstawicieli rolników? Dlaczego dopuszczacie do sytuacji, gdzie poplecznicy Michała Kołodziejczaka chodzą na spotkanie, czy przekazują wiedzę merytoryczną, nie mi oceniać, nie było mnie na tym spotkaniu, aczkolwiek my jako ruchy oddolne nie godzimy się na taką formę rozmów. Jeżeli to coś pomoże, proszę zapisać sobie nazwę Oddolny Ogólnopolski Protest Rolników, OOPR, niedługo będzie o tym głośno, także gwarantuję, będzie z kim rozmawiać. Jeżeli możemy zapytać się tutaj jako rolnicy, kto przygotował uzgodnienie w Jasionce? Bo z tego, co mi wiadomo, pan Balasz. I jaka jest tutaj rola pana Balasza w rozmowach z rolnikami, między ministerstwem a rolnikami? Prosiłbym o odpowiedź na to pytanie. Jasne. Co do reprezentowania, pan minister Kołodziejczak odpowiada za ten departament, który koordynuje rozmowy z rolnikami, ze społeczną i odpowiada za rynki. Ja mam swoje obszary, za które odpowiadam i o nich mówię, no bo każdy ma z ministrów swój obszar, którym się zajmuje. Oczywiście wszystko spina minister główny, no ale tak jest, że po to są wiceministrowie, sekretarze stanu, podsekretarze stanu, po to, żeby swoimi obszarami zarządzać i przygotowywać. Nie do mnie naprawdę to pytanie, bo ja też chciałem wprowadzić dodatkowo rolników. Usłyszałem, że sala jest taka, a nie inna, pojemność ma taką, a nie większą. Zostało to uzgodnione. Pan minister Kołodziejczak w uzgodnieniu z panem premierem Tuskiem przygotował to i tak to było zrobione. Jeżeli jest potrzeba spotkania się, jeżeli jesteśmy w stanie przygotować jakieś rozwiązania, które nie zawsze ministerstwo musi mieć najlepszy pomysł, bo może jest jakieś rozwiązanie, które warto, żebyśmy wprowadzili
jestem do Państwa dyspozycji, tak samo minister od pierwszego dnia, kiedy został ministrem, spotyka się, było wiele spotkań i w ministerstwie przygotowywanych, i na protestach. O godzinie 12, pierwszej w nocy z protestu wyjeżdżałem, cały wieczór stałem, rozmawiałem z ludźmi, którzy poprosili mnie o to. Byłem i w Wiskitkach na proteście, i we Wrocławiu na proteście, na jednym, drugim. No nie da się być wszędzie, bo to o tym mówię. Tak, wiem, ogólnopolski strajk, czwartego, prezenty w biurach poselskich. Mnie naprawdę nie przestraszycie ani gnojówką, ani obornikiem, bo ja ze wsi się wywodzę i tego obornika przez swoje ręce przerzuciłem niemało. My was chcemy zmusić do działania, bo pan opowiada, że trzeba by wprowadzić tak, żeby jeden port wyłączyć, żeby wyeksportować nasze zboże. Ale kiedy to chcecie zrobić? Szanowny panie, ale 8 lat się nic nie działo i tych protestów nie było, a dzisiaj po 3 miesiącach, no nie wymagajcie rzeczy niemożliwych od razu. No, ale 4 miesiące, to nie jest tydzień czasu. To nie jest tydzień czasu. Przed wyborami mieliście gotowe scenariusze. Paliwo po 5 zł. Szliście z hasłami, że naprawicie daną sytuację. My oczekujemy od was naprawy tej sytuacji. Niestety natychmiast. Myślę, że większość tych ludzi na was zagłosowała, że się coś tam obiecali, tak? My was nie wystraszymy, nikt was tu nie straszy. Gdyby ta akcja miała rozwiązać jakikolwiek problem, no można przyjść. Można, to, co ja dostaję w różnych mailach, to ja powinienem chodzić z ochroną 24 godziny na dobę. Naprawdę, ja mam odwagę zawsze przyjechać i rozmawiać, bo jak ja mam się bać rolników, grupy, z której się wywodzę, gdzie każdemu starałem się w swoim życiu pomagać, gdzie tylko mogłem, to były uratowane wnioski w agencji, tam, gdzie ktokolwiek się zwrócił, wiele tematów, ale możemy oczywiście, doprowadzicie dobrze do odwołania ministra, wiceministrów, może pani poseł Tracz z panią poseł Spurek szybciej wasze problemy rozwiąże. Tego nie chcę. Na razie. A jeżeli chodzi o czwartego, to nie ma być zastraszenie was jako posłów. My przychodzimy rozmawiać czwartego. Jeżeli część z posłów nawet nie raczy zaznajomić się, bądź to z uchwałą lub nawet ustawą obowiązującą tutaj nas, albo która uderza w rolników i tylko głosuje tak albo nie, no to niestety musimy ich edukować. I taki to ma cel. Tylko i wyłącznie. Nie. Rozmowa. Nie, bo pan powiedział, że będzie o tym głośno. Nie, to nie głośno. Chodzi o to, żeby nie. Było głośno czy cicho, tylko żeby z kolejnymi obszarami iść do przodu i skutecznie. Pojawiły się pierwsze postulaty, które zostały spełnione. Okej, okay, rozmawiamy o kolejnych, szukamy tych rozwiązań, tylko tak jak... Dopłata do kukurydzy. 350 zł. To był postulat. 350 zł kontraktacji. W jaki sposób zrealizowaliście dopłatę do kukurydzy? Ja nie mam kukurydzy, nie jestem producentem kukurydzy, wypowiadam się teraz o moich znajomych. Jest patologia w rolnictwie. I niestety dopłata w większości, a w dużej części przypadków nie trafiła tam, gdzie powinna trafić. I chyba również zdajecie sobie z tego sprawę. Jeżeli rekompensaty przeprowadzicie w ten sam sposób planowane, będzie po raz kolejny patologia. Ale rekompensata do faktury, no to znaczy, że znowu pan mówi, no to jeżeli my w oparciu o patologię mamy funkcjonować, to nigdy w tym rolnictwie dobrze nie będzie. Mówił pan... Czy były faktury w przypadku... Kukurydzy nie. I o to mi chodzi. I jeszcze nie znamy warunków. Ale wtedy protestujący powiedzieli żadnych faktur, bo my sprzedawaliśmy w różnym czasie i to ten postulat był jeszcze obiecany przez poprzedni rząd. Dotrzymaliśmy tego, pieniądze zostały wypłacone. Tu pytanie jest, czemu do kiszonki nie dopłacamy? Bo już deklaracje w agencji były zmieniane, że to nie zostało. No jeżeli ktoś na paszę miał przeznaczoną kukurydzę. Prostować, że mnie pan zrozumiał. Nie chodzi, żeby było dopłacane do kukurydzy na kiszonkę, tylko jeżeli ktoś zaznaczył we wniosku na kiszonkę,
a sprzedał, zebrał na ziarno i sprzedał to ziarno, to jemu ta dopłata czy ta rekompensata nie przysługuje. A ma fakturę, nawet ma fakturę podpartą, że to sprzedał. O te przypadki chodzi. A nie o to, żeby płacić generalnie do kukurydzy na chodzi jeszcze o te wszystkie zboża powiązane. To co? Będą objęte i tutaj w zależności od momentu, kiedy to zboże też jest, było sprzedawane, czy będzie sprzedawane, są różne stawki w oparciu też o tą analizę rynku, która została przedstawiona. No szczegóły będą w rozporządzeniu. Natomiast słuchajcie Państwo, no zależy nam na tym, żeby te problemy rozwiązać. To nie jest tak, że ktoś tego nie chce, ktoś celowo robi, ale sami sobie odpowiadamy na pytanie. Gdyby paliwo było rozliczane tylko te, które zostało zużyte w rolnictwie po to, żeby tankować ciągniki, po to, żeby obrabiać ziemię, to dzisiaj byśmy mogli po 2 zł i po 2,50 dopłacić na litrze, nie byłoby problemu. Dzisiaj każdy, kto ma fakturę, dostaje. Jak to rozwiązać? Tak samo zresztą, jak było dopłata do węgla, ile pojawiło się zaraz wniosków i suszą. Ja rozumiem, jeżeli mamy dane, że w danym regionie jest susza, dopłacamy do niej, ale jak jest już hasło, że susza i w całym kraju te wnioski spływają, określona pula pieniędzy jest, to się ta pomoc rozmywa. I to jest dzisiaj ogromnym problemem. To faktycznie, co Pan mówi, że gdyby też różne były rozwiązania, bo i dzisiaj są takie przedstawiane, pokazują i te instytuty, które mamy, i departamenty merytoryczne, ludzie, którzy po 20-30 lat przy tym pracują. Ja mam jeden apel do Was. Sekretkę, mam tylko apel do Was. Nie popełniajcie błędów poprzedników. Rozmawiajcie z rolnikami. Uwierzcie mi, mamy swoje recepty na pewne problemy. Tylko trzeba z nami rozmawiać. I po to tu jestem. Między innymi. Dobrze, teraz może pytanie dla pszczółek. Dzień dobry. Moje nazwisko Jędryszczak Tomasz. Ja tutaj należę do koła pszczelarzy w Kłobucku, gdzie jesteśmy po prostu częścią częstochowskiego koła pszczelarzy. I jest też takie pytanie do pana ministra odnośnie no, zabezpieczenia naszych po prostu interesów pod kątem tego, bo pan mówi, że no, tak czy siak i tak Ukraina kiedyś przystąpi do Unii. W tej chwili u nas na przykład cena miodu, słoik miodu jest około tam 40 zł za słoiczek i to jest u nas dla pszczelarzy na granicy opłacalności. Z Ukrainy w hurcie można kupić w tej chwili za około 6-8 zł. Wiemy, z jakimi teraz problemami się tutaj mierzą nasi koledzy rolnicy, jakie są problemy ze zbożami, z kukurydzą. Wiem, że jeżeli te działania nie będą w tej chwili podjęte zapobiegawcze, to za kilka lat dopadnie nas to samo. Będziemy mieć dokładnie tą samą sytuację, bo każdy jak ma kupić u nas słoik miodów, u każdego tutaj powiedzmy sobie prywatnego pszczelarza, a ma dostępny miód w Biedronce za 13 zł, no to po prostu on pójdzie tam. Te miody też mają powiedzmy sobie etykietowanie nijakie, bo tam jest zawsze napisane, że jest to mieszanka miodów polskich, miodów UE i spoza UE. Dlatego też po prostu chcielibyśmy, w większości tutaj naszych polskich pasiek to są gospodarstwa rodzinne i my nie możemy tutaj jakośkolwiek konkurować z wielkimi, jak sam pan minister mówił, agroholdingami, no bo oni nas po prostu, tam są też ziemie urodzajne, oni nas po prostu zaleją miodem i też jesteśmy młodymi przedsiębiorcami i chcielibyśmy mieć jakieś perspektywy przyszłości w tym temacie. A drugie pytanie jest takie odnośnie to, co tutaj pan prezes Mszyca mówił wcześniej, mój przedmówca, odnośnie wzbogacania tam ekoschematów i wzbogacania tam bazy pożytkowej. Ja ostatnio się też dowiadywałem w tym temacie i ja na przykład jako pszczelarz też chciałbym dokonać tam obsiewów pewnych wzbogacających moją łąkę tam, no bazę pożytkową dla pszczół. Tylko że jest tak, żeby dostać dofinansowanie z tego, to muszą być zasiane przynajmniej 2 rodzaje roślin, z czego ta pierwsza musi być, tak jak pan prezes tutaj nadmienił, musi być to roślina niepopularna. O tej roślinie niepopularnej wiedza jest nijaka, bo ja się pytałem w Agencji Restrukturyzacji,
byłem później w ODR-ze i na końcu jeszcze trafiłem do centrali nasiennej. Gdybym chciał kupić takie nasiona, to po prostu nikt nie wie, jak to stosować, jak te mieszanki zmieszać. Na przykład mam w tej chwili do wysiewu facelię, ale nikt nie jest mi w stanie doradzić, jaką roślinę mam zmieszać z tą facelią, tą właśnie niepopularną, żeby mi to wyrosło, żeby mi to wydało plon. A kolejna rzecz jest taka, tak jak pan tutaj Mszyca zaznaczył, jeżeli na przykład moi lokalni, no bo ja z tego dostałem dopłatę, ale jeżeli moi na przykład lokalni sąsiedzi zwalczają rośliny typu tam właśnie ślazy, typu będą to przegorzany, albo na przykład dopłaty są do lebiotki. Wkoło sąsiedzi moi walczą z lebiotką, a ja im tą zasieję, bo ja mam do tego dopłatę. I nie mogę tego na przykład przeorać do 31 sierpnia, czyli w zasadzie ta lebiotka, ona wyda nasiono, ona po prostu się rozpleni i będę miał tylko i wyłącznie, no niby tu jest fajna dopłata, ale tylko mogę mieć problemy sąsiedzkie, no bo tak to wygląda w praktyce. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeśli chodzi o miody, 18 kwietnia wchodzi nowe znakowanie miodu. Będzie musiało oznaczone być nie tak, jak do tej pory było, ale będzie mieszanka miodów pochodzących z Unii Europejskiej albo mieszanka miodów niepochodzących z Unii Europejskiej, albo to było do tej pory, albo mieszanka miodów pochodzących z Unii Europejskiej i niepochodzących z Unii Europejskiej, a w tej chwili będzie musiało konkretnie wynikać z etykiety. Ma być obowiązek oznaczenia kraju lub krajów, w których miód został zebrany, po to, żeby... Tak, oczywiście, że bez kontroli tego się nie przeprowadzi i tutaj na tych etykietach, no i druga strona medalu. Tam jest okres przejściowy, jeszcze 2 lata mogą stosować producenci to, co jest na słoikach, dalej mogą być... Chyba rok, nie 2 lata. Chyba było 2 lata i jeszcze zadam pytanie przy okazji, bo z tymi reprezentacjami też rozmawiają państwo w ministerstwie z Polską Izbą Miodu. To są głównie skupieni importerzy, Apis, Kasztelewicz, ci najwięksi importerzy, najwięcej miodu ściągają z Ukrainy i z zagranicy i ministerstwo rozmawia głównie z nimi, tak, a nie z pszczelarzami. No, panowie, wy jesteście w jakiej organizacji zrzeszeni? W Częstochowskim Związku Pszczelarskim. No i też myślę, że ze związkami pszczelarskimi jesteśmy też w kontakcie i są uzgodnienia. Ministerstwo głównie słucha głosu Polskiej Izby Miodu i ona niedawno powstała, rok czy 2 lata temu jest rok założenia w KRS-ie. Co do tych oczywiście zmianowań, co do tych roślin, no to wszystko musi mieć to, co powiedziałem wcześniej, charakter zdroworozsądkowy, bo to nie sztuka, to jest dopłata, tylko jakie jest jeszcze sąsiedztwo, z czego chcę korzystać, żeby jedni drugim nie robili pod górę. Jeszcze mam takie pytanie. Ja jestem do sprawy Przepraszam, oczywiście pytania do ministra za chwilę jak najbardziej, natomiast wcześniej się wątek pojawił agencji, więc teraz bym prosił, żeby na te, były chyba 3 czy 4, pan Lesław Siedlak, dyrektor agencji, bo tu jest też dużo tematów bieżących. Witam państwa. Na początku odpowiem panu prezesowi Mszycy w kwestii terminu przyjmowania wniosków o płatności bezpośrednie, te obszarowe. Nominalnie zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami to jest termin od 15 marca do 15 maja, ale w tej chwili trwają już prace i prawdopodobnie ten termin już teraz wiemy, że prawdopodobnie będzie przedłużony do 30 czerwca. Wynika to z trudnej sytuacji w tej chwili w rolnictwie, a druga rzecz, cały czas trwa proces legislacyjny i nie wszystkie rozstrzygnięcia już zapadły. I z tego powodu ten okres najprawdopodobniej faktycznie zostanie przedłużony. Póki co obowiązuje nas data 15 maja, natomiast, no tak jak powiedziałem, pewnie będzie to plus, tak, tutaj pan minister Krajewski jeszcze dodaje, że plus oczywiście 25 dni, jeżeli ktoś złoży po terminie, czyli byłby ten ostateczny termin łącznie z sankcjami za złożenie po terminie, to byłby 25 lipca. Przy czym na razie trzymamy się 15 maja, dlatego że to wydłużenie terminu oczywiście musi być poprzedzone stosownym rozporządzeniem.
Jeżeli chodzi o systemy informatyczne obsługujące wnioski zarówno inwestycyjne, jak i te obszarowe, faktycznie tutaj były bardzo duże problemy. Kampania 2023 wystartowała mocno spóźniona, to był przełom praktycznie roku. My oddelegowaliśmy pracowników biur powiatowych do centrali agencji, testowali systemy, budowali je, usuwali usterki kilka tygodni z informatykami. W tej chwili ten system działa i zapewniam Państwa, że do terminu ustawowego na pewno prawie wszyscy, można powiedzieć, że wszystkie wnioski zostaną obsłużone i płatności obszarowe za 2023 rok, ta druga rata również będzie wypłacona. Tutaj jest większość rolników pewnie z powiatu kłobuckiego. Nie wszyscy, znaczy duża część nie dostała, ale to jest spowodowane tym, że bardzo niestety wysoki procent został wytypowany do kontroli foto na terenie powiatu kłobuckiego. Jest to bardzo duża liczba wnioskodawców. I biuro kontroli na miejscu w tej chwili kończy obrabianie tych informacji, które spłynęły z terenu, z raportów po kontroli na miejscu. Jak one tylko dotrą do biur powiatowych, oczywiście pracownicy te pozostałe decyzje będą w jakimś takim, jak najszybszym tempie wypłacać. I jeszcze chciałbym się odnieść do kwestii związanej z, naprawdę Agencja Restrukturyzacji robi na bardzo wysokich w tej chwili obrotach pracuje. Jesteśmy rozgrzani, można powiedzieć, do czerwoności. Tych działań jest bardzo dużo. Zostaliśmy poproszeni przez ministra Siekierskiego o jak najszybsze zrealizowanie właśnie dopłat do kukurydzy i szanowni Państwo, takiego tempa jeszcze nigdy praktycznie. Ja w agencji zostałem zatrudniony 22 lata temu. Nigdy się nie wydarzyło tak, żeby w ciągu praktycznie dwóch tygodni został zorganizowany nabór, wnioski zostały przyjęte, złożone przez wnioskodawców, wprowadzone przez biura powiatowe do systemu, policzone, wydane decyzje i praktycznie jesteśmy na końcówce wypłaty. Oczywiście no, te wnioski, nie zawsze uda się to zrobić tak szybko, bo wniosek ten kukurydzowy akurat był w miarę prosty, natomiast jest bardzo dużo, wiecie Państwo, interwencji w tej chwili na różne działania i trzeba sobie zdawać sprawę, że jak wychodzą przepisy, to agencja naprawdę musi się ekstremalnie sprężać, bo wszystko obsłużamy w formie informatycznej. Do wszystkiego trzeba napisać nowy system do obsługi, przetestować go, wdrożyć, skontrolować wnioski i dopiero na samym końcu jest płatność. Tego jest naprawdę sporo. Nie obsługuje tego już tylko jeden system informatyczny, jest wyodrębniona taka osobna spółka, która wspiera agencję w pisaniu tych szybkich programów i to cały czas robimy. Chciałem Państwa zapewnić jeszcze, że Agencja Restrukturyzacji, jeżeli chodzi o kampanię 2024, również będzie starała się przeprowadzić, no kampanię to już oczywiście, jeżeli chodzi o dotyczącą promocji, to raczej jest niepotrzebna, bo wszyscy z wnioskami obszarowymi już są obeznani, natomiast chcielibyśmy zorganizować takie spotkania, one są zorganizowane, już są harmonogramy i praktycznie na terenie każdej gminy chcielibyśmy takie spotkanie dotyczące płatności i warunków płatności na rok 2024 w każdej gminie przeprowadzić. I to robimy, współpracujemy z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, harmonogram jest ustalony i będziemy to robić. Chcielibyśmy jak najbliżej wyjść do Państwa, my chcielibyśmy być agencją Państwa, agencją po prostu, żebyście Państwo zaczęli o nas mówić, że to jest nasza agencja. Będziemy się starali być takim łącznikiem między nami a Ministerstwem Rolnictwa, z ministrem Krajewskim, z ministrem Siekierskim. Jesteśmy cały czas jako agencja oczywiście w kontakcie i też wierzcie Państwo, że przekazujemy te informacje, które od Was spływają. I jako agencja staramy się zrealizować wszystko to, co zostanie, wszystkie decyzje, które zapadają w Ministerstwie Rolnictwa, również po konsultacji czy w wyniku głosów z Państwa strony. Ja tyle wiem, że już późna pora i tych pytań, na bardzo wiele pytań Pan Minister Krajewski już odpowiedział,
ale jeżeli będzie jakaś potrzeba, zapraszam do biur powiatowych, jeżeli chodzi o wioski inwestycyjne, oczywiście zapraszam do oddziału, do Śląskiego Oddziału Regionalnego. Będziemy starać się obsługiwać jak najszybciej, jak najsprawniej i z jak największą pomocą ze strony urzędników zatrudnionych w Agencji Restrukturyzacji. Tutaj pan Rzep widywany na razie. Natomiast z takich rzeczy jeszcze muszę powiedzieć krótko, bo widzicie, chociażby kwestia naliczania czynszu dzierżawnego w oparciu o 11 kwartałów, to było wnioskowane przez rolników. Sytuacja pojawiła się trudna. Wiadomo, jak to wszystko wygląda ostatecznie. I w tej chwili musimy przeprowadzić zmianę do ustawy, zmianę, którą musimy w tej chwili, chcemy przeprowadzić jako proces, projekt poselski, żeby szybko to przeprocedować i wrócić, że rolnik może sam zdecydować, która kwota będzie mu bardziej korzystna na podstawie albo 11 kwartałów, albo tego, co było przed zmianą. I takich też rzeczy jest chociażby ta słynna już ustawa o pożyczce zabezpieczenie rolnika, tutaj, żeby był traktowany jako konsument, które zostało przeprowadzone, a dzisiaj okazuje się, że stanęły akcje kredytowe w wielu bankach. Naprawiamy to w tej chwili. Proszę bardzo, pan proszę. Także to mam nadzieję, że za chwilę te akcje kredytowe też ruszą, ale na pewno trzeba tych kredytów też mądrych, z dobrym oprocentowaniem, maksymalnie 2%, bo kredyty to jest najtańsza, tak naprawdę najtańszy mechanizm dla budżetu państwa, bo kwota jest spłacana, a to, że się dopłaci do oprocentowania z budżetu państwa, to jest żadna łaska i to będziemy też chcieli przygotować, ale też kredyty w wielu miejscach konsolidacyjne, żeby jeden, który można sobie określić, a dzisiaj jest w wielu gospodarstwach po kilka kredytów, które te spłaty przychodzą w różnych terminach. Też te macie okresy płatności, rozliczeń różne i chociażby to, co dzisiaj mówimy, dopłaty powinny już dawno być w całości, na wielu kontach ich nie ma. Przy dobrostanach 15 kwietnia to jest okres referencyjny, ten, który się skończy, dopiero będzie można naliczać płatności i wypłacać. Chciałbym, mówię dzisiaj, mam nadzieję, że nie ostatni raz tutaj jestem u was, ale że o problemach będziemy mówić jako o tych, które się udało, pewnie nie w całości, ale w zdecydowanej części rozwiązać, bo tak jak powiedziałem, no stąd się wywodzę, stąd jestem i też różne pomysły były, rozmowy, chciałem być w tym resorcie, żeby to, co jest możliwe do przeprowadzenia, do naprawy, to zrobić. Ale nie wszystko się da od razu zrobić. Dziękuję bardzo. Jeszcze są pytania. Powoli byśmy zmierzali do końca, ale bardzo proszę. Pan i później pan. Pana wiceministra rolnictwa. Takie pytanie. Co pan sądzi o pomysłach likwidacji hodowli i krów i bydła ubojowego ze względu na emisję dwutlenku węgla i sprowadzenia wołowiny z Argentyny? Takich pomysłów, one oczywiście gdzieś tam się pojawiają, ale myślę, że skutecznie te protesty w całej Europie skutecznie wyleczą tych, którzy mają takie pomysły. Ja nie po to stałem przy piątce, protestowałem przeciwko tym zmianom, nie po to wyrzuciliśmy je do kosza, żeby dzisiaj wracać do takich pomysłów. Zapotrzebowanie na żywność na świecie rośnie i też się buntuje przeciwko temu, że Europa, Komisja Europejska nakłada na siebie jarzmo, które poniesie dodatkowe zobowiązania, dodatkowe koszta, a tak naprawdę napływają produkty z różnych części świata, bo to nie tylko Ukraina, bo przecież i Ameryka Południowa, Nowa Zelandia, tam gdzie są umowy handlowe, które obowiązują, a te normy nie są wypełniane takie europejskie. Ja chciałbym zapytać o ekoschemat dobrostan zwierząt. Jak wygląda sprawa z wdrożeniem systemu do naliczania tego ekoschematu?
Na jakim jest etapie? To, co powiedziałem. System jest w mojej, z tego co ja wiem, system jest gotowy, tylko od 15 kwietnia możemy naliczać ze względu na okres referencyjny. To pan dyrektor może... Z mojej wiedzy nie jest gotowy. Takie sygnały płyną między innymi od pracowników. Szanowni Państwo, do 15 kwietnia mamy jeszcze trochę czasu i zapewniam Państwa, jestem w piątek, mieliśmy naradę w centrali agencji. Departament przekazał nam informacje, Departament Płatności Bezpośrednich, pani Iranda Dobierz powiedziała, że nie ma zagrożenia i prawdopodobnie tak jest. Moje informacje są inne, ale rozumiem, że takie informacje spłynęły do was. Pan, system w zakresie dobra stanu składu dobra w tym sposób. A to jeżeli. Ale system, bo tutaj jest takie stanowisko przekazywane, że system nie jest zrobiony. Okej, okay, dobra. Dobra. Okej, dziękuję. Tak, trwają prace testowe i odbiorowe. Od 11 kwietnia, tak jak będziemy mogli już naliczać, to ruszy, tak jak od 5 marca zapowiadałem, że będą wypłacane ekoschematy i pierwsze decyzje były wysyłane, naliczenia są robione i dopłaty wpływają. Te terminy nie są zagrożone. Nie będę tego tematu ciągnął, ale zapytam jeszcze o pożyczkę, konsumencką pożyczkę lombardową i ustawę o kredycie konsumenckim. Z tego co usłyszałem, podobno spływają informacje od rolników, że nie mogą zaciągnąć kredytu, przede wszystkim w bankach spółdzielczych. Z tego tytułu, że nowe procedury, które weszły od początku tego roku, uniemożliwiają to. Od 7 stycznia, o tym właśnie mówiłem, że zmiana ustawy spowodowała to, że banki wstrzymały akcję kredytową. Nie tylko banki spółdzielcze, tylko ogólnie banki, które udzielają pożyczek. Bo czym innym jest kredyt konsumencki, który zaciągamy na zakup, nie wiem, pralki, lodówki, czego innego. Ale banki też muszą zabezpieczyć swój interes na wypadek różnych sytuacji. I tutaj to w tej chwili zmieniamy, bo tu stanęły zarówno akcje kredytowe w bankach, jak i akcje w firmach leasingowych. Też jest duża część rolników korzysta z leasingów i to też zostało wstrzymane. Jednak są to informacje nie w pełni prawdziwe. Z informacji, które ja pozyskałem od przedstawicieli banków, sytuacja jest zgoła inna. Czyli od początku tego roku rolnicy de facto są bardziej chronieni, aczkolwiek stanem faktycznym jest to, że były poślizgi w udzielaniu tych kredytów, ale wynikały one z wdrożenia nowych procedur. Także ja bym apelował, aby nie podejmować decyzji pochopnie i wprowadzać zmian do tej ustawy, tylko dać szansę bankom, aby wdrożyli odpowiednie procedury na czas. Ja się w pełni z panem zgadzam, gdyż formujemy taką opinię prawną przygotowaną jako Krajowa Rada, gdzie właśnie w której wynikaje jednoznacznie, że ten nowy statut rolnika o wiele bardziej chroni w przypadku jakichś kłopotów ze spłaty. Zgadzam się z panem. Ale ja bym apelował, żebyśmy za tyle sprzedawali, żebyśmy nie musieli brać tych kredytów. I to jest najdalej idący wniosek, proszę pana, tego spotkania. Tak, żeby się jeszcze bardziej w tym momencie pogrążyć, jak będzie tak dalej. No tak. Bardzo proszę, czy jeszcze wystąpienia, pytania? Bardzo proszę, Dariusz z Przystajni. Panie ministrze, ja mam takie pytanie do państwa. Co macie, co planujecie w najbliższej przyszłości z powstrzymaniem tego zboża ukraińskiego do Polski? Bo naprawdę, tak jak tu koledzy mówią, za chwilę będą żniwa. Tam żniwa zaczynają się wcześniej. To zboże zaleje nasz rynek, jeżeli to dalej będzie płynąć tak jak płynie. Mówi się, że to jest Polska tylko tranzytem tego zboża, a tak naprawdę tak nie jest. Czy teraz, w
tej sytuacji nie byłoby warto pokusić się o jakieś ceny minimalne na zboża, które my mamy jeszcze w swoich magazynach, żeby nie było takiej sytuacji, jak jest do tej pory. Dzwonimy na skup, a co skup, to daje nam inną cenę. Cenę nie lepszą, tylko gorszą. A do jednego, dodam, do jednego pana, z którym handlowałem 5 lat, woziłem żyto. Jak zadzwoniłem w lutym, że mam 25 ton żyta do sprzedania, to panie ministrze, wie pan, jaką otrzymałem odpowiedź? Mam sobie to zmielić i upiec chleb. Dziękuję. Bardzo proszę, inne głosy. Ja uzyskałem na przykład odpowiedź od skupującego, że nie będzie po prostu mi ceny podawał, bo jest taka cena, że nie śmiej mi taką cenę zaproponować. Nie będzie kupował. Wstyd propozycję mi składać. Dobrze, dziękujemy za te głosy. Taki jest stan faktyczny niestety. Możemy kończyć nasze spotkanie, czy jeszcze jakieś głosy? Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za to spotkanie. Proszę. Teraz pytanie, co z ludźmi, którzy sprzedali w żniwa? Część ludzi sprzedało w żniwa, część sprzeda teraz. I ci, co sprzedają teraz, czy tam dajmy na to miesiąc do tyłu, tak? Sprzedaliśmy po tych samych cenach te i w żniwa. Jest dzielenie społeczeństwa, tak? Te same ceny. Pszenica była około 200 euro, rzepak jakieś 430 euro. Słyszałem, że ma być 300 zł do tony zboża, tak? No takie były tam plotki, powiedzmy, tak? Jak to się ma... Są równi, równiejsi, tak? Czy... Poczekaj, po kolei. Do każdego musi być odniesienie się. Są nawet tu mieszane zdania, że inna była cena w żniwie, więc nie wiem, czy pan minister się odniesie, czy ktoś, czy... Dobrze. Największe topnięcie ceny poszło od 1 lutego. Już oczywiście spadała cena w styczniu, końcówka grudnia gdzieś tam. Panie ministrze, może ja jeszcze... Proszę, proponuję, żeby to było... Poczekaj, żeby to było jedno z ostatnich albo ostatnie pytanie, jeszcze podsumujemy krótko, ja też chcę się odnieść do całości i parę informacji przedstawić. Proszę. Panie ministrze, bo poprzednicy wypłacali tam do prosiąt, tam były dopłaty. Czy ministerstwo coś pracuje nad tym, żeby to kontynuować dalej? Bo tu było mówione, że tak jest, to po głowie spada. Locha Plus. Było działanie nad nim, też pracujemy, żeby wprowadzić je, bo jeżeli nie będziemy mieli produkcji, no to z tą nadwyżką zboża będziemy zostawać, zwłaszcza jeśli mówimy o zbożu paszowym, bo zboże konsumpcyjne nie ma problemu, żeby pewnie większego, żeby je wywieźć, spełniające te parametry wszystkie, ale zboże paszowe, no to już jest, jeżeli go nie skarmimy. U mnie w województwie, nie mówię, że to nie jest problem dzisiaj, ale tam, gdzie jest ta hodowla i bydła i trochę trzody jeszcze jest, drobiu, no to gdzieś tam to zboże na miejscu jest skarmiane. Ale też widzimy, co jedzie, w jakich cenach jedzie i kto co proponuje. A ciekawe jest też tak, nawet przy tych protestach widziałem. Ten, który obraca ukraińskim zbożem, dzisiaj przywiózł tam wsparcie, kociołek Bigosu, mówi tak, protestujcie, trzymajcie się i na mnie pokazuje, a to ten winny temu wszystkiemu jest. No tak każdy gdzieś tam próbuje z siebie winę zdjąć. Mówię, szukamy tych rozwiązań, mam nadzieję, że będziemy się spotykać i mówić o tym, że się udało. Przyjeżdżałem na dożynki do Częstochowy, mam nadzieję, że i przyjeżdżając tutaj nie będę miał problemów, żeby tu nie przyjechać, bo po to się spotykamy, żeby rozwiązać te problemy, które są. Szanowni Państwo, podsumuję krótko. Bardzo chcę podziękować wszystkim Państwu za obecność i za wytrwanie do tej godziny, za te trudne pytania najbardziej, bo po to jest to spotkanie, żeby zadawać pytania trudne, swoje pomysły i po to jest Pan Minister, żeby ich wysłuchać. Ja z podobnymi tematami spotykam się w moim obszarze oświaty. Też nie jest różowa, ale jeżdżę do szkół, rozmawiam z nauczycielami, z dyrektorami.
nie boję się spotkań. My zapowiadaliśmy, że zmienimy podejście. W moim Ministerstwie Edukacji spotkaliśmy się już ze wszystkimi korporacjami samorządowymi, z Unią Metropolii, z gminami, z powiatami, ze związkami. Każdy ma pomysł, ale wszyscy raczej zmierzają w tym kierunku, żeby działać na rzecz polskiej oświaty. Pracownicy, to może trochę polityczna wypowiedź, ale pracownicy instytucji rolniczych będą się spotykać z rolnikami. Ja ostatni raz dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w powiecie kłobuckim widziałem 8 lat temu, jak kończył swoje urzędowanie Stanisław Gmitruk. Dzisiaj jest z nami minister, poseł na Sejm Stefan Krajewski. Są tu też rolnicy, na pewno jest Tomek. Jakiś czas temu, kiedy ASF nam zagrażał i też były protesty rolników co do kosztów tej asekuracji, bioasekuracji, nie wiem, czy dobrą nazwę użyłem. Była propozycja Izby Powiatowej, żeby starosta, czyli ja jeszcze wtedy, pomóc zorganizować spotkanie. W GOK-u w lipcu uzgodniliśmy spotkanie z jednym z posłów. Nie będę wymieniał ani partii, ani nazwiska. Zorganizowaliśmy spotkanie, mniej więcej było tyle ludzi co tu, a może jeszcze paru więcej. Przyjechał asystent, luknął przez drzwi, wykonał telefon, przyszedł powiadomić, że poseł jest tak zajęty sprawami innymi, że na spotkaniu z rolnikami nie będzie. To są fakty niezaprzeczalne. Więc skupiliśmy się tylko na tym, że powiatowy lekarz weterynarii, wtedy Janusz Związek, on bardzo rzeczowo podchodził do rzeczy, przedstawił jak są sprawy, że jego zdaniem to. Za jakiś czas przestał być dyrektorem powiatowym weterynarii. Dzisiaj takie spotkania będą, jeżeli w czymś mogę pomóc jako poseł nie zajmujący się na co dzień rolnictwem, to bardzo proszę. Rozmawiam, jeszcze raz mówię, z Tomkiem, z Jurkiem i z panem Michałem, rozmawiałem raz, dzisiaj go nie ma. Jeżeli jakąś delegację ustalicie, to proszę o kontakt, ja jestem do dyspozycji, czy trzeba delegację gdzieś w Warszawie umówić, czy za jakiś czas spotkanie, czy z naszymi dyrektorami agencji. Jesteśmy do dyspozycji, bo takie spotkania po prostu wypracowują stanowisko, rozładowują emocje, każdy kogo wysłucha swoich argumentów, bo to jest najlepsza metoda do tego, żeby wybierać jak najlepsze rozwiązania. Dzisiaj to, co mówi też minister, nie wszystko zależy od polskiego rządu, jesteśmy w Unii, Unia ma swoje dobre strony i ma złe, ma dobre pomysły i ma głupie pomysły i trzeba tak jako kraj, który ma prawo weta, co też niektórzy mówią, że się tego pozbędziemy, co jest całkowitą nieprawdą, w ostateczności użyć tego przy różnych rozwiązaniach. Jeżeli ktoś z panów jeszcze chciałby, czy pań podsumować, bardzo proszę. W tym roku mamy ogólnie problem ze zbożem, nie? Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ogólnie tutaj rządzący nie mówią o tym, Ukraina dostała przeokrutne dopłaty do świni, do krowy, do kozy, do ula. W tym roku jest tylko problem ze zbożem. Na drugi rok, panowie, będzie problem ze wszystkim, jak tego nie powstrzymacie. No, my nie zatrzymamy tego, co się dzieje na Ukrainie, ale warto zatrzymać to, żeby nie wjeżdżały produkty, które nie spełniają norm do Polski. Chociaż też, żebyśmy tutaj uczciwie powiedzieli, te produkty nie jadą też bezpośrednio przez granicę ukraińską, polską, bo jadą dookoła, jadą przez południowe kraje, przez Litwę, okazuje się, bardziej rosyjskie zboże zaczyna napływać. I tutaj to, co powiedziałem, te kontrole muszą być skuteczne i musimy dodatkowo jeszcze dołożyć ludzi, jeżeli jest mało, i uszczelnić te granice jak najbardziej. Dziękuję. Dziękuję państwu bardzo. Tomek? Panie ministrze, ja mam jeszcze takie pytanie. Kiedyś był taki pomysł pana Kosiniaka-Kamysza o kaucji. Tu później nasi rządzący to mówili, lobowanie tych samochodów, policja będzie pilnowała. Czemu ten prosty system kaucyjny, ktoś jak zapłaci dwukrotność za zboże na granicy, tą kaucję, to sam będzie pilnował, żeby to zboże wyjechało, żeby tą kaucję odzyskać? Co jest, jakie są przeciwności, żeby tego to wprowadzić? Kasa. To, co mówiłem, te kaucje miały tak naprawdę sens w tym momencie, kiedy wjeżdżało to zboże praktycznie w sposób niekontrolowany, nieograniczony. Dzisiaj, no mówię, ja tutaj dostaję te raporty, no nie mogę w żaden sposób przyjąć i powiedzieć, że dostaję fałszywe raporty, bo każdy, kto się podpisuje, ponosi odpowiedzialność pod tym. No tak jak każdy z nas, no podpisuje się pod różnego rodzaju dokumentami, aktami i dzisiaj agencja nie może pod tej podstawie powiedzieć, że 100% wniosków to są fałszywe oświadczenia i fałszywe wnioski. Zdarzają się i takie. Różne są problemy.
i wyłudzenia, i w każdym obszarze próby gdzieś tam, tak jak powiedziałem wcześniej, przemytu są podejmowane różnych produktów, nie tylko spożywczych. Natomiast no, rozwiązanie, te relacje z Ukrainą mają doprowadzić do tego, żeby to nie zostawało w Polsce. Tranzytem też, jeżeli jedzie, to powinno przejechać, i tu wcześniej padło, Rumunia, która zainwestowała w to, żeby drogi budować, żeby przygotować tak samo środki z KPO, powinny posłużyć temu, żeby te porty i z jednej strony modernizować i mieć na nie wpływ, bo jak nie będziemy mieli na to wpływu, to prywatny operator wybierze to, na czym więcej kasy zarobi, a nie na tym, czy on więcej od większej ilości rolników skupi zboże. Dobrze, dziękuję bardzo za dobre 2,5 godziny spotkania. Będziemy kończyć powoli. Dziękuję za dobre 2,5 godziny spotkanie. Jeżeli jesteśmy potrzebni, jeżeli możemy w czymś pomóc, to ja też osobiście, jak tutaj poseł tej ziemi, jestem do dyspozycji. Myślę, że jakiś czas pan minister się wybierze i będzie miał szanowni więcej państwo, pozytywnych informacji. Korzystając z okazji, jesteśmy kilka dni przed świętami. Chcę złożyć państwu, waszym najbliższym, najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spokojnych świąt Wielkiej Nocy z tym produktem polskim na stole, od jajka poczynając, po tym, co wpłynie, po tym, co jest ważne. No i żebyśmy mówili o protestach w czasie przeszłym, nie dlatego, że komuś się znudziły, a to, że te postulaty uda nam się spełnić. Dziękuję bardzo.